Wolna Trybuna. I tutaj do wolnej trybuny na wstępie zgłosiły się dwie osoby, ale pan Henryk Sawicki i pan Augustyniak, ale pan Augustyniak się wycofał. W związku z tym jest, widzę na łączach, też pan Henryk Sawicki. I proszę, oddaję głos w ramach wolnej trybuny. Proszę, panie Henryku. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, mieszkańcy gminy Będzino. Jestem pełnomocnikiem 9-osobowej grupy obywateli, inicjatora referendum w sprawie odwołania wójta gminy Będzino, pana Mariusza Jaroniewskiego, przed upływem kadencji. Korzystając z okazji, jaką daje mi wolna trybuna, chcę przedstawić państwu kilka istotnych w tej sprawie informacji. 15 stycznia 2021 roku pełnomocnik grupy obywateli, inicjator referendum, złożył na piśmie powiadomienie do wójta gminy Będzino i komisarza wyborczego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura w Koszalinie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji. Ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia referendum zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Będzino. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino w zakładce postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia na stronie benzino.pl, gmina Będzino, lokalne informacje z gminy Będzino, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Będzino. Wydrukowane ogłoszenia zostały także umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy Będzino. Została rozpoczęta procedura zbierania podpisów mieszkańców naszej gminy popierających inicjatywę referendum w sprawie odwołania wójta gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji. Uzasadnienie odwołania wójta gminy Będzino stanowią następujące okoliczności. Po pierwsze, nieudzielenie przez Radę Gminy Będzino wójtowi gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Została podjęta uchwała nr 25/157/20 Rady Gminy Będzino z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Co ważne, uchwała dotycząca nieudzielenia wójtowi absolutorium została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2020 roku. Po drugie, nieudzielenie przez Radę Gminy Będzino wójtowi gminy Będzino wotum zaufania po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy. Podjęta została uchwała nr 25/155/20 Rady Gminy Będzino z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Po trzecie, wykorzystywanie przez wójta gminy Będzino co najmniej w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy dotacji w PFRON samochodu przeznaczonego wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia Lepsze Jutro z siedzibą w Będzinie, prowadzącego środowiskowy dom samopomocy Razem Radośniej w Będzinie. Co ważne, fakt nieuprawnionego wykorzystywania pojazdu przez wójta gminy Będzino został potwierdzony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Będzino i został sporządzony raport Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Po czwarte, podjęcie przez wójta gminy Będzino działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce gruntu nr 85/13 położonej w miejscowości Będzina. W tej sprawie wójt gminy Będzino ignoruje sprzeciw Rady Gminy Będzino. Została w tej sprawie podjęta uchwała nr 27/171/20 w dniu 8 października 2020 roku. Oraz
Zdecydowany sprzeciw mieszkańców Będzina wyrażony w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniu 11 czerwca 2016 roku. W ocenie inicjatora referendum zachowanie wójta gminy Będzina w tej sprawie świadczy o tym, że działa on na szkodę interesu publicznego mieszkańców gminy, całkowicie lekceważąc ich wolę. I po piąte, brak współpracy wójta gminy Będzina z radą gminy Będzina, co przejawia się we wręcz ostentacyjnym lekceważeniu radnych i rady gminy Będzina. W szczególności wójt gminy Będzina nie składa sprawozdań ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami, nie uczestniczy w sesjach rady gminy Będzina, nie odpowiada na zadawane pytania i interpelacje radnych oraz zapytania mieszkańców gminy. I po szóste, wójt gminy Będzina nie realizuje swoich wyborczych obietnic. Kompletnie ignoruje potrzeby dużej części mieszkańców gminy. W ocenie grupy obywateli inicjatora referendum wójt gminy Będzina nie realizuje przyjętej strategii rozwoju Będzina na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą Rady Gminy Będzina nr 20/154/16 30 czerwca 2016 roku. Realizowane inwestycje na podstawie decyzji wójta pod względem priorytetów rozmijają się z rzeczywistymi potrzebami i interesem publicznym mieszkańców gminy Będzina. Wszystkie powyższe okoliczności spowodowały, że inicjator referendum postanowił zorganizować referendum lokalne w sprawie odwołania wójta gminy Będzina przed upływem kadencji, dając w ten sposób szansę mieszkańcom gminy do wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie. Rodzaj stawianych zastrzeżeń i uwag, postawa wójta gminy Będzina, wskazują, że mieszkańcy powinni mieć szansę wypowiedzenia się co do tego, czy są oni zainteresowani dalszym pełnieniem przez Mariusza Jeleniewskiego funkcji wójta gminy Będzina. Każdy z mieszkańców naszej gminy biorący udział w wyborach samorządowych ma niezbywalne prawo do swojej oceny i swojego wyboru. Trzeba to bezwarunkowo uszanować. Ci, którzy nie głosowali w 2018 roku na obecnego wójta, dosyć szybko po wyborach zorientowali się, że mieli rację. Ale też bardzo wielu mieszkańców naszej gminy, których głosy przyczyniły się do wyboru pana Mariusza Jaroniewskiego na stanowisko wójta, doszło do wniosku, że popełnili poważny błąd. Wszystkim nam zdarza się popełniać błędy, ale chodzi o to, aby te błędy w miarę szybko naprawić. W normalnym trybie można to zrobić dopiero za 3 lata w terminie następnych wyborów samorządowych. Jednak takie rozwiązanie powoduje, że jeszcze przez wiele lat będziemy musieli się godzić na taki styl zarządzania naszą gminą, jaki prezentuje pan Mariusz Jaroniewski. Obywatele naszej społeczności lokalnej mają jednak do dyspozycji także inne narzędzia. Ustawa o referendum lokalnym z 15 września 2000 roku daje mieszkańcom gminy możliwość odwołania wójta przed upływem kadencji. Takie narzędzie właśnie zostało uruchomione i to od naszej woli i aktywności społecznej zależy, czy ta szansa zostanie należycie wykorzystana. Od miesięcy w wielu miejscowościach i w wielu środowiskach naszej gminy narasta sprzeciw wobec sposobu sprawowania urzędu wójta przez pana Mariusza Jaroniewskiego. To z tej przyczyny na początku stycznia zawiązała się 9-osobowa grupa obywateli inicjator referendum. Jest to formalna grupa osób mająca zdolność prawną do zainicjowania referendum. Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania podpisów poparcia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Będzina przed upływem kadencji. Listy z podpisami osób popierających referendum będą dostarczone tylko i wyłącznie do komisarza wyborczego w Koszalinie. Podkreślam to jeszcze raz, to od naszej woli i aktywności
społecznej. Zależy, czy to referendum będzie skuteczne. Obiecujemy, że będziemy regularnie informować mieszkańców naszej gminy o kolejnych etapach, jakie będą następowały w tej sprawie, aż do zakończenia referendum. Wkrótce uruchomiona zostanie strona na Facebooku dotycząca referendum. Będą tam umieszczane na bieżąco aktualne informacje dotyczące tego wydarzenia. Strona będzie posiadała regulamin, który bardzo restrykcyjnie będzie określał zasady. Administratorzy będą dbali o poziom dyskusji. Dziękuję za uwagę.